Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam radyjko Unitra Rzeszów Roxana R601. Jest to pierwsza część filmu. W drugiej części będzie przedstawiona weryfikacja strojenia, a w tej części zaprezentuję Wam, jak wygląda obudowa oraz zaprezentuję Wam, co kryje środek tego odbiornika, jak wygląda elektronika. Tak więc zaczynamy. Przód radyjka posiada trzy suwaki. Pierwszy, który z nich tutaj widzimy u góry, to jest suwak głośności. Tutaj przełącznik regulacji barwy dźwięku. Trzeci taki suwaczek, jest to wybór zakresów fal krótkich. Mamy ich tutaj aż 6, co widać też na skali. 16 metrów, 19, 25, 31, 41, 49 metrów. Oczywiście posiada wyjście na słuchawki. U góry antena. Przyciski zakresów krótkie, średnie, długie, UKF oraz przycisk włączenia odbiornika. Opis na rączce tego odbiornika zachowany w bardzo dobrym stanie. Proszę, zobaczcie. Oczywiście rączka jest cała, nieuszkodzona, niepołamana. Jest to mój drugi odbiornik, który posiadam w kolekcji. Przy pierwszym odbiorniku też Wam go zaprezentuję, sobie zweryfikujemy, co jest w nim uszkodzone, ponieważ wiemy, że nie działa regulacja bocznym pokrętem strojenia, więc przypuszczam jakieś uszkodzenie albo napędu, albo linki, chyba że uszkodzony jest kondensator. No zobaczymy, co się stało. Tak więc dzisiaj skupimy się na tym i tu na tym odbiorniku zweryfikujemy, jak to radio jest zestrojone. Radyjko otwiera się do góry dwoma śrubeczkami, podobnie jak w przypadku radyjka Scant. Z boku gałeczka odstrojenia, rączka się chowa w tym odbiorniku. Z tyłu prosty, wytopiony nadruk Unitra Rzeszów, Made in Poland. Z drugiej strony zasilanie klasyczną 8. Od spodu odbiornika, co już widzicie, mamy pojemnik na baterię. Tak więc możemy go spróbować otworzyć. Zobaczymy, jak wygląda pojemnik, czy jest cały. Oczywiście już widzimy, że gąbki ze starości są skruszałe, więc gąbeczki trzeba będzie wymienić. Widzimy, że wycieku na szczęście w tym odbiorniku żadnego nie było. Styki są brudne od ruchomych gąbek, które tutaj się przemieszczały w tej komorze, więc blaszki są w bardzo dobrym stanie. Tutaj mamy nawet numer seryjny, możemy go sobie zaraz zweryfikować. Słuchajcie, 89 rok, numer 33 62 95. Tak więc odbiornik jest 89 roku. Tak się on tutaj nam prezentuje. Lekki, bardzo wąski. O, coś nam tutaj widzę wypadło z odbiornika. Jakiś plastik od prawdopodobnie mocowania skali. Zobaczymy. Ok. Tak więc biorę się za rozkręcenie odbiornika tymi dwoma śrubeczkami. Otworzę odbiornik już też poza kadrem i zaraz do Was wracam. To jak widzicie, już dla Was otwarłem radioodbiornik. I co ciekawe, część, która tutaj się nam łamała, wypada z odbiornika, jest częścią, która przytrzymuje antenę ferrytową u góry. Jest jeden szpień, środek tutaj, co widzimy, i z tej strony brakuje go. Więc możemy sobie też jeszcze tutaj latwinę, rączkę wysunąć. O, to nam nie będzie potrzebne. Będziemy mieli łatwiejsze dojście tutaj, proszę. Jest jedna część z tyłu przy izostatach, a tutaj jej nie ma.
Tak więc ta część tutaj się łamała. Spróbujemy ją kiedyś przy okazji przykleić. Wsuwam oczywiście ją do pojemniczka na baterię, żeby nie zgubić tego plastiku. I teraz możemy zaprezentować Wam wnętrze tego odbiornika. Jak widzimy, układ wzmacniacza UL1497. Głośniczek przypinany na podobne wsuwki jak w odbiorniku SCANT. Układ zasilania, kondensator filtrujący, transformatorek. Tutaj prawdopodobnie znajduje się część albo filtra, albo głowica UKF. Trudno mi tutaj powiedzieć, co tu jest pod tą blaszką. Musiałem w dokumentację zajrzeć. Tutaj mamy przełącznik zakresu fal krótkich i filtry od zakresów krótkich. Widać, że nie są przez nikogo regulowane. Łebki są ładne, czyli tak jak w fabryce go zestroili, tak jest tutaj zestrojone. Tak tutaj mówiłem, dziwny sposób regulacji barwy dźwięku na przełączniku. Potencjometr u góry, kondensator strojny z boku, napęd skali. Antena ferytowa. I co ciekawe, izostaty są ciemne. Czarne. W odbiorniku SCANT były białe. Tutaj mamy odcień czarny, co widzicie. Nie brązowe, klasyczne, tylko czarne. No ale cóż, prawdopodobnie taki mieli odcień plastiku i wylewali w formach. No tak tutaj się prezentuje nasz odbiornik. Część widać tutaj filtr od zakresu fal długich. Niestety nie będę mógł Wam zaprezentować, co kryje się pod tą tutaj częścią plastiku, ponieważ tak jak w przypadku Skanda, jest tutaj plastik, który przechodzi przez płytkę, niestety z jednej i z drugiej strony tutaj też, więc musiałbym wykręcić całkowicie płytkę z obudowy odbiornika, zdemontować cały napęd tutaj i w tym momencie mógłbym tą część Wam odsunąć i zaprezentować, co kryje się pod spodem, jak wygląda głowica UKF-u, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Będziemy to widzieć, będę mógł Wam to pokazać w momencie, jak będziemy przestrajać ten odbiorniczek. Tak więc na chwilę obecną muszę Wam pokazać tylko tyle. Nie chcę tego odbiornika zbyt mocno rozkręcać, chcę, żeby był zachowany w całości. Jeszcze ostatni rzut oka na elektronikę. Ok, czas skręcić odbiornik i zobaczyć, czy radio działa. I w drugiej części weźmiemy się za pomiary. Tak więc skręcam odbiornik i za chwilę do Was wracam. Witam ponownie. Tak więc obudowa została skręcona. Radyjko zostało podłączone do prądu klasyczną 8. Wszystkie przełączniki, potencjometry działają, czyli wskoczyły na swoje miejsce. Tak więc włączam odbiornik,
Włączamy UKF. Radio działa. Tak więc sprawdźmy, czy jest przestrojone. Niestety UKF jest nieprzestrojony. Wodzi na to, że jest to dolny zakres UKF-u. Radio coś próbuje odbierać, są to raczej zakłócenia na danych częstotliwościach. Sprawdzimy to w drugiej części przy pomiarach generatorem. Tak więc wiemy, że radio działa, UKF chodzi, szumi, coś próbuje łapać. Sprawdźmy zakres fal długich. Powinniśmy złapać program pierwszego radia. Gdzieś tu około 230 kHz. Ok, zakres fal długich jest sprawny, co zresztą jesteście w stanie usłyszeć. Odbieramy audycję programu pierwszego radia akurat z zakresu fal długich. Sprawdźmy zakres fal średnich. Niestety same zakłócenia. Zobaczmy, czy coś złapiemy na zakresie fal krótkich. 49 metrów. Trzydzieści jeden metrów. Dwadzieścia pięć metrów. Dziewiętnaście metrów. I 16 metrów.
Niestety nic nie udało się złapać również na zakresie fal krótkich. Tak więc podsumowując, radioodbiornik działa. Nie ma problemu, żeby któryś z zakresów nie chodził. Na każdym zakresie słyszymy szum. Dolny zakres UKF-u przypuszczalnie jest nieprzestrojony, jest nieruszony. Reszta zakresów widać, że działa. Na zakresie fal długich złapaliśmy program pierwszego radia. Na średnich dużo zakłóceń. Krótkie niestety zakłócenia i szum niestety o tej porze. Więc trzeba by wyjechać poza miasto, wtedy można by spróbować coś może złapać na tym zakresie. Tak więc podsumowując, odbiornik do przestrojenia, wyczyszczenia. Na szczęście tylko musimy uzupełnić pianki na klapce od baterii, które ze starości są już skruszałe. Oraz przykleić taką część plastikową mocowania od anteny ferytowej, która znajduje się tutaj u góry przy przyciskach. Jedna z łapek ze starości widać pękła, prawdopodobnie odbiornik gdzieś spadł, uderzył o coś. I ta część tego plastiku niestety wiadomo, że skrucha po tylu latach, więc miało prawo pęknąć, więc trzeba to będzie naprawić. Tak więc tylko przestrojenie, weryfikacja, ewentualnie strojenie na zakresach krótkim, średnim i długim. I mamy odbiornik idealnie przystrojony. Tak więc dziękuję za uwagę w części pierwszej. Zapraszam na część drugą, gdzie będziemy weryfikować jakość ustawienia i strojenia zakresu UKF tego odbiornika tutaj. Ale to w części drugiej. Tak więc pozdrawiam i do usłyszenia.